Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Michał, a.k.a. Pomidorowy.pl i witam ponownie w Crashu The Huge Adventure na Game Boy Advance lub w Japonii Crash Bandicoot Advance albo w Europie Crash Bandicoot XS. No i co? W poprzednim odcinku rozpoczęliśmy fabułę tej oto gierki, gdzie dowiedzieliśmy się, że Cortex za pomocą tego swojego planetarnego urządzenia zmniejszył planetę i Crash ma za zadanie zebrać 20 kryształów, które powiększą z powrotem Ziemię do ich normalnych rozmiarów. No i oczywiście pokonaliśmy pierwszego bossa, jakim jest Dingodile, gdzie było to grane w scenerii z poziomu podwodnego. No i co? W dzisiejszym odcinku zabieramy się za drugi warp room, gdzie reprezentującym bossem jest nie kto inny jak Engine. I bez zbędnego przedłużania lecimy z poziomem lodowy zonk. Lodowy zonk, wiecie o co chodzi. Jak ktoś, nie wiem, czegoś nie ogarnia, to jest zonk, nie? Ale zonk. No dobra, w oryginale ten poziom nazywa się Snow Crash, a w Japonii Ice Cavern. Zupełnie jak poziom, kurde, w Spyro jedynce. Mój znienawidzony zresztą poziom. No i ten poziom nie ma żadnych ciekawostek, więc lecimy sobie do przodu. A jak ma to pewnie powtarzalną pokroju, że ten poziom to oseta z Crasha dwójki. Bo tak, niektóre ciekawostki na Crashowej Wiki, które są oczywiście brane, te ciekawostki z Crashowej Wiki. Więc mam nadzieję, że zauważyliście, tam link podany w opisie i w komentarzu. Tutaj oczywiście nam brakuje niebieskiego dżema, którego sobie zdobędziemy w poziomie Ruined. What? Co to było? Ej, jakim cudem ja wpadłem pod ziemię? Ej, tego jeszcze nie grali. Tego jeszcze nie grali w tej gierce. Tego jeszcze nie było. To jest bardzo dziwna sprawa. Tak swoją drogą, ta gra, bo jest jakieś takie zestawienie na Crashowej Wiki wszystkich gier Crasha, która ma ilość największych skrzynek. Największych, kurde. Największą ilość skrzynek w samej gierce, no nie? I tam było, że Crash 2, 3, 1 miała taką ilość skrzynek, ogólnie całościowych skrzynek z całej gry. A ta gra, co ciekawe, liczy 1880 bodajże skrzynek i według zestawienia na Wikipedii jest to 100 razy mniejsza ilość od Crasha 2. Ciekaw jestem, ile w Crashu 2 jest całościowo skrzynek. I mamy tutaj pierwszą zmianę. Ta cała jaskinia zmienia się w kolor zielony. O, i mamy nietykalność, super. Przyspieszmy sobie trochę, bo ta bestia nas zaczyna doganiać, a to mi się bardzo, bardzo, ale to bardzo nie podoba. A nie chcę wyjść z założenia znowu, że będę musiał robić poziom, który mogę łatwo zrobić na 100%, będę musiał się wracać po, kurde, skrzynki i po klejnot. Znaczy w zasadzie po skrzynki, które dadzą mi klejnot, no. Tak to chciałem określić. Żeby nie było, że tutaj za będzie czepienie się słówek. Soundtrack tej gry jest epicki. Soundtrack tej gierki jest po prostu, kurde, epicki. W sumie taka ciekawostka mini z moich obserwacji to to, że kiedy Crash zawsze spada do tej oto sekcji poziomu, czy to było w pierwszym poziomie zimowym, czy to w tym poziomie, to zawsze jest tak, że jest ten checkpoint na dole. No i co? By one usy! By one usy! By one usy! Ja powinienem teraz, kurde, wziąć tak zwany jarmuż z mojej pracy, bo tak, mamy takie warzywo, jakie jest jarmuż. Jakim jest jarmuż? Wow, spada w dół! I prawie bym, kurde, zarył o koniec tego. O koniec bonusu. Ale co ciekawe, no i my robimy, że tak powiem, sok z jarmusza, no nie? I raz w pracy robiłem sobie taką bekę, że z tego soku z jarmusza robiłem tak zwane pompony, nie? I tak podchodzę do koleżanki z pracy i mówię takie: jarmusz, jarmusz! I tutaj powinienem tak wziąć ten jarmusz teraz i robić cheerleaderkę bonusową, czyli robić takie: by one usy, by one usy, by one usy. Skrzynka oczywiście nitro w bonusie, jak sami zresztą zauważyliście przed chwilą. Jestem ciekaw, ile żyć zdobędę z... Nie! Najgorzej! Dlaczego mam takie problemy z bonusem? Halo, co to ma znaczyć? Czy na mnie jakaś klątwa let's play spadła? Dlaczego tak? Ej, tak się nie bawię. To nie fair w ogóle. Tak nie powinno być. Co to ma znaczyć?
ale w przeciwieństwie do poprzedniego let's playa, w sensie poprzedniej wersji tego let's playa, robiłem coś takiego, że edytowałem tak jakby relikty w gierce. Tutaj nie mam zamiaru tego edytować i zrobię coś, co zrobiłem z Crashem Team Racing, czyli poprzednim let's playem. A raczej Road to, ale w zasadzie to jest i tak let's play, więc... Zrobię coś takiego, że wam pokażę jednak te relikty, tylko że w montażu. Zobaczycie sobie, jak będę walczył, że tak powiem, z czasem, hehe. Bo wiecie, relikt, próba czasowa i tak dalej. I tak, by the way, taka mini też ciekawostka to to, że jak są te niebieskie skrzynki, które możemy bodyslamem zniszczyć, to generalnie one nie dają owoców umpa, w przeciwieństwie do innych crashy. Dobra, odlotowy crash, zupełnie jak odlotowe agentki, co nie? Albo w oryginale Rocket Racket, a w Japonii Great Dexif Battle in the Sky. Jeszcze dłuższej nazwy trzeba było dać. No ale cóż, jeżeli chodzi o ciekawostki, to tutaj ten poziom ma dwie ciekawostki. Mianowicie, że sterowce Cortexa są łudząco podobne do tych sterowców z Crasha Trójki. Wiecie, te takie zielone, gdzie jest twarz Cortexa. O, właśnie mi o to chodzi. I druga ciekawostka jest taka, że Aku-Aku w tym poziomie jest zbanowany. Po prostu nie możecie mieć Aku-Aku w tym poziomie. Ale muzyka, kurde, tego poziomu jest bardzo spoko. I w ogóle to jest trochę taka nowa wersja tego poziomu, bo ja pamiętam doskonale, że... ten poziom faktem jest podobny do Crasha Trójki, ale... ma jednak swój taki klimacik. Mimo że Vicarious Visions się bardzo widać, że inspirowało Crashem Trójką, robiąc tę grę. I Crashem Dwójką. To jednak, kurde, dodali coś od siebie swojego. Oh yeah! 40 żyć! To jest dużo. To jest bardzo dużo jak na drugi odcinek. Hehe. Bo tak, nagrywam odcinek za odcinkiem, bo w sumie stwierdziłem, że to jest dobry system nagrywania let's playów. Let's play, jakkolwiek to brzmi. Jest to moim zdaniem bardzo dobry system, bo przy okazji robię sobie taki mały zapas i nie muszę się martwić, że na przykład tego dnia nie będzie odcinka. Chociaż ja i tak teraz idę z zasadą, że dwa odcinki dziennie wstawiam. Bo to też pozwoli skończyć i zacząć dużo serii na kanale. Co sprawi, że być może w tym roku będziemy mieli rekordowe serie. Że tak powiem, w sensie, że rekord w ilości serii. Bo nie pamiętam, ile było w poprzednim roku, ile nagrałem let's play, ale... zobaczymy, jak będzie w tym roku. Wydaje mi się, że ten rok będzie się zapowiadał dobrze i dużo let's play będzie. Cholerni, kurde, pomagierzy Cortexa, którzy robią czarną robotę i robią nadgodziny, za które Cortex nawet im nie chce zapłacić. Bez kitu. Tacy są oni. O, i teraz nowość, czyli te takie turbo... ten... turbo speedy. Jakkolwiek to brzmi, turbo speed XD. I tutaj muszę być czujny, bo zaraz będzie skrzynka. Oh yeah, jest. No i dobra, mamy wszystkie skrzyneczki i 100%, bo przy okazji te takie turbo bramki pozwalają nam na podładowanie sobie swoich procentów, jakkolwiek to brzmi. I dzięki temu mamy 100% teraz. Czyli mamy 100% ochronę. No, nie pozwalaj sobie, kurde. Co ty sobie myślisz, że mnie pokonasz tak łatwo? Przestań. Puknij się w głowę. No, i lecimy sobie do przodu. Niczym, że tak powiem... niczym nie wiem co. Dobra, czas na kolejny poziom. Co ma wisieć w polskim tłumaczeniu lub w oryginale Just Hangin, a w Japonii The Sewer in Stinky, a raczej The Sewer is Stinky. Jest to kolejny poziom kanałowy i ciekawe, czy tutaj będzie ta cała siatka, po której Crash będzie mógł się poruszać. Jestem dosłownie tego ciekaw. Ale to raczej będzie pierwszy poziom, którego nie zrobimy na 100%, bo już widziałem, że mamy tutaj dwa gemy do zdobycia, a podejrzewam, że będziemy potrzebowali jakiegoś kolorowego, który pozwoli nam dostać się do ścieżki kolorowego gema. Nie chcę tutaj wyprzedzać faktów, ale tak mi się wydaje. Mogę się mylić, rzecz jasna. Pamiętajcie,
ja jestem tylko człowiekiem i mam prawo się pomylić, tak samo jak Crash się pomylił skacząc, bo nie wiem, czy on odliczył swój dystans, czy co on odwalił takiego, ale to było strasznie słabe, Crash. Serio, naprawdę, powinieneś się leczyć na głowę. Tyle ci powiem, Crash. Te owoce łupa ci przeszkadzają, dosłownie. Nie możesz się skoncentrować przez to. One cię uzależniły, chłopie, stałeś się wumpasoholikiem. Bo nie alkoholikiem, tylko wumpasoholik. Jest dosłownie, ja podejrzewam, że gdybym z Crashem się spotkał i dałbym mu wywar z owoców wumpa, to on by się tak nawalił w trzy dupy, że dosłownie w grach by się ślizgał co dwie sekundy, nie? Mówię serio, autentycznie. Wumpasoholiku jeden, kurde. Crashu ty. Bądź grzeczny. Posłuchaj się Pomidorka, Michałka, swego, nadaremne. To ja w końcu robię od początku kanału maraton z twoją serią. Ty chcesz się przeciwstawić mi? Powinieneś być mi wdzięczny, ja ci daję sławę dzięki temu. Dokładnie tak. To się źle skończy. Chyba to się źle skończy. Kurde, właśnie się źle skończyło, nie mogę się dostać. Niestety, takie jest życie. Że tak powiem, życie lubi pisać różne scenariusze. Dlaczego? Dlaczego, Crash? Okej, jesteśmy gdzie jesteśmy. Powinno być dobrze. Powinno, ale czy będzie dobrze? No nie będzie dobrze, no jednak nie będzie dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Ja tu... Wow. Widzicie? Ja wolę zrobić coś takiego, bo kurde, nie mam wiary, jeśli chodzi o bodyslama w tej gierce czasem. Serio, mam takie... taki brak wiary. Kurde, i to... przepraszam, że jestem cicho, ale powiem wam szczerze, że tak jak zauważyliście na kamerce pewnie, jak zerknęliście na moją reakcję, miałem przez chwilę zwątpienie i teraz też mam zwątpienie. Here we go again, jestem z powrotem, yo! Tak jest, udało mi się w końcu za entym razem, kurde, dostać się tutaj. I teraz mam nadzieję, że Crash niczego nie spieprzy i trafi w odpowiednie dziurki. Bez żadnych skojarzeń, my friend, bez żadnych skojarzeń, bo to już jest któraś próba z rzędu, żeby przejść ten bonus i udało się, juhu! I mamy te siatki, o których wspominałem i patrzcie, Crash jest niewiarygodnie szybki, w przeciwieństwie do The Wrath of Cortex. I tak wiem, że się przysrywam do The Wrath of Cortex o te siatki, po których Crash się porusza, ale... Jak oni mogli to zrobić? Jak oni mogli spowolnić tak Crasha? Przecież to jest dla mnie osobiście nieludzkie zagranie. A przypominam, że twórcy The Wrath of Cortex to nie jest Vicarious Visions, tylko Traveler's Tales. Ludzie, którzy są dzisiaj odpowiedzialni za gry Lego. Dokładnie, za gry Lego. A kiedyś byli odpowiedzialni za Sonica R. R jak Rosół. Dobra, lecimy dalej. Ale powiem wam szczerze, trochę szkoda, że z tych właśnie tutaj skrzynek, jak wykonujemy na nich body slam, to nie dostajemy żadnych Wumpa Fruitów. To by się troszeczkę przydało i poza tym to byłby taki fajny element też nostalgiczny. O nie, tylko nie te roboty. Wystarczy, że denerwowały mnie w Crashu dwójce. Nie potrzebuję, kurde, dodatkowego zmartwienia w tej gierce. Cichutko, spokojnie. Dobrze, dobrze. Pyk, 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 pyk. Dobra, dobra. Idź mi stąd. Gdyby to był oryginalny Crash, wydaje mi się, że ten pył Nitro już by spowodował, że ja bym zginął. Albo The Wrath of Cortex. Albo Twisanity. Twisanity to już w ogóle, kurde. Checkpoint! I zginąłem, więc haha, checkpoint. I znowu zginąłem! Jakiś dziwny sposób palec mi zdrętwiał tak swoją drogą. Nie wiem, co się stało.
Czuję jakby mi krew nie dochodziła. What? Coś z tym palcem jest nie tak. Halo, ogarnij się, palcu. To jest tym bardziej palec, który... ogarnij się, kurde, Crash. No, udało się, kurde. Całe szczęście, że z tego palca, o którym przed chwilą wspomniałem, nie korzysta w żaden sposób. No i tutaj mamy platformę z zielonym dżemem, ale jako, że nie mamy zielonego dżema, no to sobie nie przejdziemy tego poziomu na 100%. Dobra, czas na przedostatni poziom, Atak Rekina. Lub w oryginalnym tłumaczeniu Shark Attack w Japonii, Dodge the Jaws. I ciekawostka jest taka, że ten poziom ma najmniejszą ilość skrzynek w tej oto gierce. Bo ile on ma? 26. No, to rzeczywiście jest bardzo mała ilość. Oj, proszę bardzo, macie pierwszy raz animację śmierci od rekina. Kurde, co jest grane? Wciskam X, żeby Crash mógł tutaj atakować tym spin atakiem, a on nie chce atakować. Tak jakby, kurde, celowo to robił. I też taka mini ciekawostka. Kiedy dużo razy giniecie w rundach bonusowych i w poziomach, to oczywiście pojawia się Aku Aku. I jej, macie ochronę! Woo! I nowy przeciwnik, meduzy, które jak widzicie zaatakujemy i od razu instakill jest. Więc nie róbcie tego. Nie róbcie tego ani w domu, ani w tej gierce. Bo to się kończy instakillem. Ale tu mamy drugi checkpoint. Wow, 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 wow. Zapomniałem prawie, że skrzynki. Uga buga, uga buga. Idź ode mnie, ty meduzo głupia. 22, dobra, jeszcze tylko 4 skrzyneczki. Tyn, tyn, tyn. Eureka, mamy to, co chcieliśmy. I teraz koniec poziomu. Naprawdę końcówkę poziomu musieli dać u góry. I nic tego nie zmieni. Żadna meduza, żaden węgorz, nic tego nie zmieni. Będzie po prostu Wumpa Soholik, jak powiedziałem. No i cóż, czas na ostatni poziom, czyli Ruina, albo w oryginalnym tłumaczeniu Ruined, a w Japonii Mysterious Ruins. No i lecimy z koksem, kurde. 89 skrzynek. Kurde, no to trochę dużo jest. Nie powiem, że nie. Kameleony. I to jest chyba przedostatni typ tego poziomu, bo z tego co wiem, w następnym Warp Roomie to będzie ostatni typ już tego poziomu. Tak samo jak ostatni typ poziomu podwodnego, bo tam będzie kolorowy dżem. Gościu, nie odwalaj gówna, nie odwalaj gówna. I tak, ten poziom nie ma żadnych ciekawostek, jakbyście się pytali. Bym się rozpędził, bym spadł. A to już byłoby wtedy suche, smutne i żałosne. Kurde, ziewnęło mi się. Sorki za to. Dawaj do przodu, dawaj do przodu. Kurde. 13, o nie, pechowa liczba. A najgorzej. Dobra, tutaj nitro, schylaj się, Crash. Dobrze. Dobrze. 35 żyć, teraz nadrabiamy zaległości, a przynajmniej próbowałem. Dopóki nie dorwało mnie to, co mnie dorwało. Czyli jastrząb pieprzony, kurde. Jak ja nie cierpiałem czasami tych jastrzębi z Crasha 2. No, teraz poszedłeś tam, gdzie twoje miejsce, czyli do śmietnika. Aku, aku, yeah!
W ogóle taka też kolejna ciekawostka, porady Aku Aku zaczynają się dopiero od Crasha 2 Entrance, tak więc możliwe, że będziemy sobie coś tam tłumaczyć. Chociaż nie, wydaje mi się, że wątpię, bo na dobrą sprawę ostatnie porady w jakiejkolwiek gierce Aku Aku, to z tego co pamiętam, to były w trójce. I tak chodzi mi o japońską wersję, rzecz jasna, nie o gry pokroju Crash Team Racing czy Nitro Kart. Oh man, ale stos TNT. Sztos. No ale tutaj nic nie było, musiałem się aż upewnić, bo czasami, kurde, twórcy lubią coś takiego z takiej lewej strony ekranu schować, kurde, wysoko i potem się dziwisz. Gdzie to jest? Gdzie to jest? A tu się okazuje, że schowane było. Dobra, tutaj też nic nie było. Musiałem się, kurde, upewnić. Sorry bardzo. Trzeba się czasem upewniać, jeżeli chodzi o takie rzeczy. O, bonus, w końcu. O, ludzie, kurde, udało się, nareszcie, nareszcie się udało, naprawdę, uwierzcie mi, skok tam jest czasami tak frajerski, że to jest naprawdę głowa mała. Dobra, kontynuujemy dalej sobie z let's playem i z poziomem, rzecz jasna, jeszcze nam, kurde, mało skrzynek zostało. A jak niebieskiego dżema nie było, tak go dalej nie ma. I zastanawiam się jedno, gdzie on, kurde, może być? Czy ja coś pominąłem? Miejmy nadzieję, że nie. Nie no, wątpię w to. Ja bym miał coś pominąć. No dobra, w poprzednim poziomie pominąłem parę skrzynek, no ale... To wszystko przez tego Yetiego walonego, kurde. Nie słuchał się mnie. A powinien się słuchać. Powinien się słuchać swoich przełożonych, ten Yeti. Crash jest jego przełożonym. Napisali razem scenariusz, że tak ma być, że on się ma słuchać. I co? I kubka. Jest. Klejnot. Klejnut. Pyk. I pyk. Dobra, chyba zapomniałem mimo co tego niebieskiego klejnota. No ale to już sobie chyba ten... W następnym odcinku sobie go zdobędziemy. Tak mogę wam to obiecać. No ale dobra, przyszedł czas na Engina. Lecimy z koksem. Wow, a to jest remix tego, Crasha dwójeczki. I dlaczego muzyka tego... Znaczy muzyka to jest remix Crasha dwójki. Dlaczego to jest, kurde, muzyka Tiny'ego? No teraz mnie to szczerze zastanawia. Bo ta muzyka nie pasuje trochę do bossa, szczerze. Ale spoko. Jak widzicie, konfrontacja z Engine'em jest dosyć prosta, bo to jest takie nawiązanie do Crasha trójki i tamtej walki w Crashu trójce. Wypuszcza rakiety i bomby, kurde, więc musimy tutaj czasowo działać, bo jak widzicie, nasz wskaźnik procent wynosi 30%. W sensie nasz, mój i Crasha, nie?
Na szczęście on nie ma żadnych dodatkowych form. Ale jednak zginąłem, kurde. Dobra, patrzcie, padło to. Teraz już tylko została nam ten. To działko z boku. Dawaj, 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 dawaj. Zginiesz marnie. Dokładnie tak. Udało się. Wyższy skok, naciśnij, aby wyżej skoczyć. Dobra robota. Mamy już połowę kryształów. Przynieś mi jeszcze drugą. Wtedy skoczę maszynę. Uważaj, korteks ślinikarzy twój ruch. Dzięki Koko za poradę. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle. O, i fajna bardzo nazwa się tutaj nam pojawiła, Zadymka. Dosłownie jak dzisiejsze granie, kurde, w Crasha i tam wiadomo, wyedytowanie paru faili. Tak więc, co ja wam mogę powiedzieć? Dzięki za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało i mam nadzieję, że w sposób ciekawy, jak i informatywny prowadzę ten let's play. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji kanału oraz kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami itd., itd. A jeżeli tobie, drogi widzu, się spodobało, to zostaw komentarz, zostaw łapkę w górę i napisz, czy podoba ci się seria z Crasha The Huge Adventure. A my widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć i pa pa!